W Sobinie rozegrano 14 zawody ratownicze. Zwycięzcami zostali ratownicy z kopalnianych stacji ratownictwa górniczego ZG Polkowice-Sierszowice. Najważniejszą z konkurencji turnieju był duatlon. Jego uczestnicy musieli wykazać się wyjątkowo dobrą formą fizyczną. Do mety pierwszy dojechał i przybiegł Tomasz Hiciak, ratownik z ZG Polkowice-Sierszowice. No pierwszy mój start, udało się. Nie liczyłem, że tak dobrze pójdzie. Chłopaki na pierwszym biegu nie pociągnęli zbyt mocno, zachowałem dużo sił na rower. No myślałem, że grupa mnie dojedzie, ale odwracałem się do tyłu, nie było na kogo czekać, to jechałem sam. Ratownicy rywalizowali również w akcjach niesienia pomocy medycznej. Symulowano trzy rodzaje wypadków. Porażenie prądem, upadek z wysokości i przysypanie skałami. Ratownictwo górnicze jest to taki specyficzny zawód polegający na połączeniu medycyny z górnictwem, bo górnicy muszą tego poszkodowanego wyciągnąć spod skał, a medycy muszą go doprowadzić do stanu używalności. Ćwiczyliśmy od miesięcy, naprawdę. Do tych zawodów przyłożyliśmy się bardzo solidnie i widać efekty. Były testy teoretyczne oraz zadania praktyczne. Największą wiedzą musieli wykazać się mechanicy sprzętu ratowniczego. Mieli za zadanie znalezienie i usunięcie błędów z aparatu BG4. No to nie są proste rzeczy, także no, łatwo nie było na pewno. No, my na tym pracujemy, jedziemy na podziemie czy coś, idziemy ratować innych ludzi, po prostu sprzęt musi być sprawny, muszę się znać na tym sprzęcie. No jak się nie będę znał, to co ja zrobię na dole? Nic nie zrobię, nie? Dla nas bardzo ważną konkurencją była konkurencja mechanika sprzętu ratowniczego, w której się wykazali mechanicy swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Bardzo ważna ta konkurencja, bo pozwala nam również wyłonić kandydatów do drużyny na zawody międzynarodowe w 2014 roku. Drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej zajęła drużyna ZG Rudna, trzecie ZG Lubin, a czwarte ratownicy z kopalni gipsu i anhydrytu Nowy Ląd z Niwnic.